pani Anna Bojarska, Fundacja Uśmiech Dziecka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I organizator meczu, który odbył się w minioną sobotę w hali drugiego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Urzędnicy z Urzędu Miasta w Suwałkach kontra suwalscy księża. Księża, no tak. Zapytam teraz, kto wpadł na taki pomysł? Tak jak już wcześniej mówiłam, to był taki pomysł nasz wspólny. Chłopcy tak naprawdę, nasi ze świetlicy podpowiedzieli, troszeczkę lubią grać i tak pomyśleliśmy, że to by była dobra zabawa i fajny cel. Nie chcecie zamykać się w świetlicy przy ulicy Waryńskiego 9, chcecie także pojawiać się na terenie miasta. No i dowodem na to był chyba ten mecz. Dość odważny pomysł, bo tak obserwuję pani Aniu, naszych urzędników, to oni niechętnie chcą się pokazywać w krótkich spodenkach podczas wydarzeń sportowych, kiedy przyjeżdżają dziennikarze, są kamery. A jednak udało się. A jednak duża odwaga, tak jest, i odnośnie urzędników, i także księży, którzy oprócz tego, że byli przygotowani bardzo dobrze sportowo, też zrobili tam nam mały taki show. No tak, w pewnym momencie zrzucili z siebie sutannę. Dokładnie, tak jest, i to było dosyć zabawne. Jakie są efekty? Ile udało się zebrać, bo była to akcja charytatywna. Dokładnie. Zbierano na letni wyjazd dzieci, no i zbierano też słodyczy na tak zwanego zajączka. Jakie są efekty? Słodyczy uważam, że wystarczy dla naszych wszystkich dzieciaków. Jest czym naprawdę podzielić dzieci. Z pieniążków to może powiem, wczoraj komisja protokół. Mam tutaj 549 zł i 0,9 groszy. Powiem tak, że dziękuję wszystkim za przybycie, za to, że wzięli udział dla ludzi, bo tak naprawdę nie liczyliśmy na bardzo duże sumy. Uważam, że ta suma jest okej, że nie chcemy nie wiadomo ile. Każdy dał, ile, na ile go stać, na ile był w stanie. Właśnie minęło pół roku, kiedy powstała ta mała świetlica. No, często właśnie słyszę, jak rozmawiamy o tej świetlicy przy ulicy Waryńskiego 9, to mówimy, że ona jest mała. Są plusy takiej sytuacji, bo jak mało miejsca, no to może być fajna rodzinna atmosfera. Da się wyczuć taką? Dokładnie. To ma swoje plusy i minusy. Powiem tak, wszyscy jesteśmy taką jedną wielką rodziną, znamy się dobrze, pomagamy sobie. To też uczy nawzajem takiego szacunku do drugiej osoby, tak? Żeby w tym samym czasie inne osoby nie przeszkadzały tym, które coś tam odbywają, tak? Chłopcy starsi na przykład pomagają w lekcjach dla młodszych dzieci. To też w jakiś tam sposób ich angażuje do działania na rzecz świetlicy. Może pani opowiedzieć, co robicie z dziećmi, tymi młodszymi i starszymi? Pewnie odrabianie lekcji to podstawa, tak? Tak jest. Odrabianie lekcji to z tymi dziećmi starszymi od godziny 13. Pomagamy. No niestety nie wszystkich rodziców w dniu dzisiejszym nawet stać na jakiekolwiek dodatkowe korepetycje. Nie każdy jest w stanie pomóc swojemu dziecku. No i my wychodzimy z taką inicjatywą, żeby te dzieciaki podciągnąć, żeby sobie dawały radę w szkole, żeby no jednak tych zaległości nie miały.